Siemanko, witajcie. Dziś prezentacja naszego RCW, którego sporo osób ostatnio pytało, co posiada i czy jesteśmy zadowoleni. W końcu znalazłem chwilę, żeby nareszcie ten film zmontować, bo chodził za mną od dawien dawna. Ale natomiast padłem na genialny pomysł zrobienia pierwszego Q&A na tym kanale. Tam na dole pod tym filmem możecie zadawać pytania, na które postaram się w następnym filmie odpowiedzieć. Rozsiewacz marki Unia RCW 5500+, zakupiliśmy w sierpniu 2018 roku. I teraz pada pytanie, dlaczego zdecydowaliśmy się na ciągany rozsiewacz, a nie zawieszany. Na to pytanie odpowiem pod koniec filmu, tak więc oglądajcie do końca. Nasze RCW wyposażone jest w pędekę składaną hydraulicznie, jak i hydrauliczny napęd przenośnika pasowego, który transportuje nawóz na dwie tarcze wysiewające. Wykonane one są ze stali nierdzewnej. Napęd tych tarcz jest przez wąbciennika. Szerokość wysiewu nawozu ustalona jest za pomocą zmiany kąta łopatek. Z lewej strony tarcz zamontowany jest limiter, który pozwala uzyskać lepszą precyzję wysiewu przy granicy pola. Zastanawiacie się pewnie, jak w nim ustawić daną dawkę nawozu. Już tłumaczę, jednym z czynników dobrego wysiewu jest otwarcie zasuwy na odpowiednią skalę. U nas reguluje to się ręcznie. Tak się teraz zastanawiam, czy jak go braliśmy, czy była opcja tej zasuwy hydraulicznej, lewa, prawa strona. Taka mała pierdoła, ale ułatwia życie na klinach. Kiedy mamy już ustawioną skalę, musimy jeszcze przeprowadzić próbę kręconą, aby uzyskać dane potrzebne komputerowi do ustalenia prędkości przenośnika pasowego względem naszej prędkości pracy. Dzięki komputerowi jest takich kilka barierów, takich jak zmiana dawki skokowa co 5% w zakresie od plus 45 do minus 45% bez wychodzenia z kabiny, a także monitoruje nam parametry robocze maszyny oraz tworzy raport na temat obsianych pól. Posiada on dwie metody pracy, automatyczną jak i manualną. Często pracujemy na tej manualnej. W obydwu tych przypadkach przestanie nam wysiewać nawóz, gdy się zatrzymamy. Jeśli chodzi o gumienie, to posiada on opony marki Alliance o rozmiarze 340x85R48. A jeśli chodzi o parametry tego rozsiewacza, to pojemność skrzyni to jest 5,5 tony, wysokość tarczy od podłoża to jest 80 cm, szerokość robocza, na jaką rzuca nawóz, to jest od 10 do 36 metrów. Mamy go ustawionego na 27 metrów, bo taki mamy opryskiwacz. Szerokość wapna może rzucać od 8 do 16 metrów, długość tej maszyny to jest 5,70, szerokość to jest 2,30. Wysokość tej maszyny to jest 2,45, masa pustego zestawu to jest 2845, natomiast zapotrzebowanie na moc to jest od 60 do 70 koni mechanicznych. Podsumowując, jest to dobra maszyna jak za te pieniądze. Czy mieliśmy w nim jakieś awarie? Jak do tej pory nie było żadnych i oby tak pozostało. A co do plusów i minusów, to może zacznę od minusów. Minusem jest wielkim te wąskie opony. Tak wspomniałem tam wcześniej, przydałyby się szersze, bo jak jest są mokre warunki, to prowadza go na prawo i lewo. A co do plusów, to niskie zapotrzebowanie na moc. Sita skrzyni załadunkowej wygodnie się chodzi podczas załadunku. Łatwa i przejrzysta obsługa komputera. To tyle z tych plusów i minusów. Dlaczego zdecydowaliśmy się na ciągany rozsiewacz? To powiem tak. Przy ciąganym rozsiewaczu ładujemy go na gospodarstwie. Jedziemy w pole, nie trzeba dodatkowego ciągnika ciągnąć, bo mamy działki w kilku wioskach. Tak, to jedzie jeden i jest głowa spokojna, a drugi może robić co innego. Myślę, że taka prezentacja maszyny podobała się. Możecie zostawić łapkę w górę dla motywacji. Jeśli byście chcieli kolejną jakąś prezentację z jakiejś maszyny, to dajcie znać. Ja się z wami żegnam. Trzymajcie się, do następnego.